Kuba Głogowski, Dawid Bartkowski. Zaczynamy. Tak, witam w kolejnym odcinku Rapu na chacie i dzisiaj newsowo, przeglądowo, jako że jak wspominaliśmy wam tydzień temu, festiwale trochę nas wyjęły w sierpniu i no, nie będziemy udawać, że mieliśmy czas przesłuchać po kilka razy wszystkie płyty, a trzeba przyznać, że pomimo posuchy w Polsce, jeśli chodzi o premiery, bo newsów w Polsce kilka jest, to w Stanach mieliśmy po prostu wysyp, ale jako wiemy, że jednak nasi oglądacze, słuchacze, widzowie jednak więcej wolą polskiego hip-hopu, mimo wszystko zaczynamy od newsów z Polski, no i... Jeden news z Niemiec. Tretman dał nowy singiel z Kiczkiem. Bardzo fajne. Ale to nikogo nie obchodzi. Jakbyście wiedzieli, Dawid jest też fanem wielkim niemieckiego rapu. Wdrażam się, że tak powiem, bo dopiero poznaję klasykę od jakiegoś czasu i... Znaczy, polubiłem generalnie niemiecki rap, bo to jest coś nowego, no ja ale to i tak nikogo nie obchodzi. Klasykę wdrożony byłem dawno, za to, no za to z nowości by się pewnie zaskoczył prawie wszystkim. Moja wiedza się skończyła mniej więcej na Agro Berlin, więc potem już mam plecy. No ale a propos zagranicznego rapu i Polski, no to mamy spory news, który pojawił się znikąd tak naprawdę. No i to znaczy generalnie historia Def Jam Polska zaczęła się tak naprawdę pod koniec lat 90. Bo tam tak. Był taki temat poruszany, że w ogóle Def Jam w Polsce miał być oczywiście. Pewnie myśleliście, że mówimy o tym, że aerosolówkę wypuszcza. Nie. Trochę jest to związane, ale mamy bardziej na myśli to właśnie, że Def Jam Polska się pojawił bez zapowiedzi tak naprawdę o tym, że się z nimi rozmawialiśmy. Tak, że wytwórnia, która dla no, osób w naszym wieku, to jest nasze ulubione stwierdzenie, jest po prostu no, legendarna, jest w Polsce. Legendarna wytwórnia, która od jakichś 15 lat nie wydała fajnej płyty. W Stanach przynajmniej, mniej więcej. Ale tak, rzeczywiście to jest news. Znaczy teraz są gdzieś tam i tak nawet, może inaczej, nie było newsa, a nawet gdyby ten news był, to i tak by sobie gdzieś tam bokiem przeszedł, bo... By nikogo. Znaczy kogoś na pewno, ale to już nie jest ta skala oddziaływania, która była kiedyś. Bo co tam dawdzią, kiedy mamy na przykład Brower? No więc właśnie, albo jest Q Quality, jest oczywiście też Asfalt, wiele innych wytwórni, no to jest tylko i wyłącznie nazwa obecnie. Gdzieś tam pod skrzydłami oczywiście Universala. Ale zaczynając od początku, rzeczywiście był poruszany temat Def Jamu 99, 2000, no generalnie na przełomie wieków. I kilka ciekawych postaci miało być tam, znaczy było w gronie kandydatów na CEO, że tak powiem, Def Jam Polska, bo tam między innymi był przecież Red, Tytus z tego co pamiętam, ale tutaj nie dałbym sobie ręki odciąć. Także były takie trzy czy tam cztery. Wiesz, może to właśnie o to chodzi, że wtedy było więcej szumnych zapowiedzi niż się zadziało, to może tym razem stwierdzili, że zacznijmy od zadziania się, a zostawmy. No one szumne też wtedy tak nie były. Też mam akurat info z pierwszej ręki, że tak powiem. Był ten temat poruszany, ale temat gdzieś tam upadł z różnych powodów. Może kiedyś gdzieś to wypłynie, ja też za bardzo nie chcę o tym mówić. Chyba, że gdzieś tam, jak wyłączymy kamerę, ale mniejsza o to. Ale rzeczywiście wracając do tematu 2019 i Def Jam Polska, jest to news. Jest to news, ale to jest bardziej taki news dla mnie, dla ciebie, dla ludzi, którzy są w tej kulturze od wielu, wielu lat. Bo dla współczesnego, przeciętnego słuchacza rapu w Polsce, to nie jest magiczna nazwa, to jest kolejna marka, tak jak powiedzmy, nie wiem, Sony, tak jak Warner, która sobie gdzieś istnieje na rynku fonograficznym i tak naprawdę to nic wielkiego. A dla nas fajna nazwa, fajnie, że Eros będzie pierwszym artystą, który tam wyda album. Mi się bardzo podoba to, że Young Iggy będzie drugim artystą, który tam wyda album, bo to jest ruch bardzo zaskakujący. No też przyznaję, myślałem, że kiedy poszło właśnie, że no. Ero tam wyjdzie, to myślałem, czy i tak pójdą w tą stronę właśnie, wiesz, klasyki. A tu jest totalny kontrast i powiem ci, że strasznie, ale to strasznie się tym jaram, że z jednej strony dostajemy klasycznego Ero, czyli dla fanów starego Def Jamu, z drugiej dostajemy Young Iggy'ego, czyli rapera, który w głównej mierze ma młodszych odbiorców. Bardzo fajnego rapera, ja Young Iggy'ego bardzo lubię akurat słuchać.
bardzo doceniam. I to mi się podoba. Podobają mi się te ruchy polskiego dev jamu. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało dalej, jak to będzie wyglądało później. Bo oczywiście są majorsy w Polsce, które kombinują z rapem. Wychodzi to, jak wychodzi, a w zasadzie nie wychodzi. Nie oszukujmy się. Ale dev jam może być pod egidą właśnie Universalu. No, to nie tylko marka i nie tylko logotyp na gdzieś z tyłu okładki. Może to się udać. Ale to też się uda bardziej pod takim względem, nie wiem, czy jakimś tam oszamiającym sprzedażowym, ale na pewno będzie fajnie wizerunkowo to wyglądało i na pewno Majors, właściciel Dev Jama, dużo na tym zyska. No i tak naprawdę no ten sierpień, te wakacje, no to chyba skupiłeś się na tym, żeby pokazywać nowe, ciekawe, mniej lub bardziej zaskakujące single, bo wszyscy się chyba w Polsce dogadali, że płyty wydają we wrześniu. Bo ten wrzesień płytowo się, bo w sierpniu nie wyszło praktycznie nic, a wrzesień zapowiada się... Tak, ale to jest standard od lat, że z reguły te 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, to zawsze są traktowane tak po macoszemu. Chyba że ktoś naprawdę ma rzeczywiście dużą pewność siebie, ma dużo werwy, siły i rzuca wtedy album i wzrusza ramionami, bo jest pewien, że się sprzeda, bo są takie przypadki oczywiście, ale i tak od września do grudnia jest taki ten największy, najgorętszy okres wydawniczy i tak jest zawsze. Zawsze w Polsce, bo Stany z kolei nam w tym roku pokazały, że może być zupełnie inaczej. Może być zupełnie inaczej. Z kolei, o tym co wspomniałem na początku, że ciężko by było wszystko przesłuchać, co wyszło chociażby. Jak tak Drake chociażby, nie? No. Tak, no wiesz, no po prostu, wiesz, na jednym wdechu jest ciężko wymienić wszystkie ciekawe, mniej lub bardziej, po przesłuchaniu będzie wiadomo płyty, no ale tak, czy Drake, no z nowym albumem, znaczy nowym, no bardziej odrzutami, tak, no ale Young tak z nowym albumem, Snoop Dogg z nowym albumem, Rick Ross z nowym albumem, Tyga z nowym albumem, Currency z nowym, z nowym albumem. Missy Elliott wróciła. Tak, Missy Elliott, która wróciła szumniej niż niestety później jak się to przesłucha, to już szum trochę mija, bo sam jak zobaczyłem to od razu pierwsze co kilka to na Tidalu, ale później się okazało, że niestety aż tak dobrze nie jest, bo no, ciężko to nawet epką nazwać to, co tam puściła. OB Trice, o którym ci wspominałem, czyli... Podobno żyje, podobno ma się dobrze. Nie no, tą płytę, którą przesłuchałem, jest całkiem ciekawa. Jeśli ktoś był fanem ubiegłego Trice'a i nie wie, że wyszła płyta The Fifth, to na pewno warto to sprawdzić. Currency do trzeci albo czwarty albo w tym roku. W mainstreamowym undergroundzie też się sporo działo, bo Little Brother wrócił. Little Brother, Black Milk, który wrócił. Tak, Black Milk. Nie podoba mi się ta płyta. Znaczy, bardzo mocno wzruszam ramionami na Dive i Dive EP. Tak, jakieś, wydaje mi się, że trochę nijakie w stosunku do poprzedniego albumu, którego jestem fanem, a teraz... Wiesz, Mercy z Nine Wonderem, kolejny album, który na pewno właśnie fanów, jak to powiedziałeś, undergroundowego mainstreamu, na pewno, który warto sprawdzić, także no, sporo tego, nie? Dużo, tak, w Stanach się działo bardzo dużo, no i to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo zaraz Lil Wayne właśnie ogłosił, że już ma płytę w zasadzie gotową i też do końca roku ten album powinien się pojawić. No jest tego naprawdę. No jest bo kiedy, wiesz, kiedy tak naprawdę troszeczkę u nas, mam w ogóle wrażenie, że tak jak patrzę na poziom newsów w różnych portalach, programach newsowych, tak dalej, odnośnie tych amerykańskich płyt, to mam wrażenie, że to w Polsce to w ogóle się tego amerykańskiego rapu nie słucha, no bo czy Snoop, czy Rick Ross, no to jednak są ksywki, które no, powinny budzić, nie, emocje, a to tak te płyty jakby tak są dobre, bo obie płyty moim zdaniem są dobre. A jeszcze Young Jeezy, przepraszam, jeszcze o nim zapomniałem. No właśnie. Kolejny, tak, który kompletnie zapomniany. Dla wielu osób, które też legenda, które słuchają tak południowo klimatów, a też zapomniane. I te płyty tak sobie przechodzą, nie? Tacy artyści, którzy kiedyś, jak wiesz, jak paręnaście lat temu wypuścili tą płytę, to wszyscy by sobie nowy Rick Ross, nie? A teraz kasus Lil Wayne'a zeszłorocznego, gdzie w tamtym roku albo 2 lata temu Lil Wayne wydał piątego Cartera. No i na drugi dzień już nikt o tym nie pamiętał. Wiesz, Rick Ross wydaje Port of Miami tu, nie? Gdzie Port of Miami to przecież wiesz, klasyk, tak? A człowiek chodzi dwójka. I nikogo to nie obchodzi. No. Ze Snoopem zresztą też, ale bardzo fajna rysowana okładka. Zresztą ostatnie płyty Snoopa. Tam brakuje porządnego producenta wykonawczego, który by powiedział, co jest fajne, co jest niefajne. Gdzie refren dograć, jaki beat zmienić, coś tam. Zresztą dużo jest takich rzeczy. Bardziej ilość, aniżeli jakość. Ale w klimatach około rapowych
tak można powiedzieć o tej płycie. Tutaj chciałem nawiązać do tego, żebyśmy, że Port of Miami 2, a niektórzy na przykład wydają 6, chociaż nie wiadomo skąd ta 6 się trochę wzięła. Nie wiem skąd? A znasz ty grajmowe projekty Adashirana? Tak. No bo tam były ten, epka 5, 4, tak, bo tam był i przecież IGX i wiesz, cała ta w ogóle świta sprzed wielu lat grajmowa. No i dlatego jest teraz 6. Tak, i to no, żeby nie było, że ręce puste i stół pusty. Płyta, która wyszła trochę wcześniej niż w sierpniu, bo w lipcu. No o zresztą, żeby było ciekawiej, w Def Jamie. Znaczy w Atlantiku, ale tak, ale, tak, tak, no. Tak, ale też jako Def Jam. Generalnie Warner i co ciekawe, bo Def Jam w Polsce to jest chyba pod Universalem. Musiałbym to jeszcze sprawdzić, bo ja tak gadałem o tym Universalu, ale biorę na to poprawkę, ja to będę musiał sprawdzić, ale wydaje mi się, że Def Jam w Polsce jest pod Universalem. Ale no Ed Sheeran, który by się wszyscy, kto nie zna tej płyty, ten się może zastanawiać, co my gadamy o tym rudym gościu z reklamy keczupu z Anglii, tak w zasadzie też zasłynął oprócz tej płyty jeszcze chyba reklamą keczupu Heinza. No ale trzeba przyznać, że no, ta płyta, jak pierwszy raz zobaczyłem tą tracklistę, to byłem w szoku, no, bo generalnie Ed Sheeran... Są wszyscy, którzy są w top 1 w mainstreamie, powiedzmy. Jeśli ktoś ma na jednej płycie i Cardi B, i Camila Cabello, i Chance the Rappera, i Justina Biebera, i Travisa Scotta, i Eminema, i 50 Centa wracającego w ogóle, i jeszcze Eminema i 50 Centa w jednym kawałku nagrywającego razem. Jest strasznie zajebistym. Tak, najlepszy numer z tej płyty, go po prostu go miałem na repeacie, jak ta płyta wyszła. Meek Mill, Khalid, Skrillex, czy świetny single z Bruno Mars i Chris Stapleton, czyli tak legenda, może nie legenda, ale gwiazda country. No po prostu klimaty wszystkie, na których Ed oczywiście pokazuje, że potrafi śpiewać. W wielu kawałkach też pokazuje, że jest lepszym raperem niż ulubieni raperzy wielu osób, nie? Co już mu się kiedyś udało kilkukrotnie. I to jest taki sam kasus jak w tamtym roku Beyoncé na karterach. Że Beyoncé udowodniła, że lepiej rapuje jak 99,5% jej koleżanek po fachu. Więc naprawdę ciekawy projekt. Bardzo fajny, ciekawy, melodyjny, mainstreamowy, do radia, konserwatywni, fani rapu na pewno będą. Ale ale mainstreamowy do radia, ale bez obciachu, nie? Tu nie ma kawałków, bez obciachu. Które są po prostu miałkie, tak przechodzą. Znaczy nie, jest kilka takich miałkich, nijakich numerów, ale to takich nijakich bardziej na zasadzie, że one nie dlatego, że są po prostu złe. One gdzieś giną w zalewie, bo jest tutaj kilka naprawdę bardzo fajnych kawałków. Takich kawałków, które są bezpieczne właśnie do radia, dla takiego masowego odbiorcy, ale są też takie numery, które mogą się podobać właśnie tym, którzy nie do końca są w tych klimatach, tych naszych powiedzmy. Nie? No ja powiem ci, że ja fanem rapującego Eda zostałem od czasu, kiedy miał kawałek z Big Nasty. To było rok albo dwa lata temu, właśnie taki bardzo grajmowy kawałek, gdzie naprawdę Ed posadził taką zwrotkę, że gdybym nie wiedział, że to są, to bym w ogóle już nie powiedział, że to jest on. Jeśli chodzi o jego flow i głos, który no, tam brzmi inaczej. Także to tak ciekawe, tak jakby Ed Sheeran, który wydał sobie płytę, żeby pokazać, że w sumie to on może nagrać sobie z każdym, w każdym klimacie się odnaleźć i w każdym klimacie się obronić. I generalnie to jest postać, która w tym świecie może wszystko. W świecie muzycznym, rozrywkowym, całej popkultury. Czyli ludzie jednak mogą wszystko. I bo to jest bardziej amerykańska jak angielska momentami. To chyba też, o to chodziło trochę, nie? Żeby tak mocno z tymi swoimi kontaktami też pokazać, właśnie wbić się, nie? Jeszcze bardziej w ten ciężko, może ciężko powiedzieć, żeby on, no bo światową gwiazdą jest, ale żeby jeszcze bardziej na ten amerykański rynek sprostać jego potrzebom i wymaganiom. No tak, bo to paradoksalnie są zupełnie inne rynki, amerykański i brytyjski, mimo że cały czas to jest kultura anglosaska, ale i jedni i drodzy mają swoich bohaterów, nie? To też jest akurat taka ciekawostka. Niemniej to jest taka płyta, którą ja polecam. Ja wystawiłem jej dobrą opinię, dobrą ocenę, recenzję. Miałeś okazję nawet sobie zrecenzować. Miałem okazję, nawet mi zapłacili za recenzję, nie? Ale nie, fajna płyta. Słucha muzyki dla pieniędzy, taki pasjonat. No, jeszcze mi zapłacą, że słucham tej muzyki. Nie zawsze oczywiście, bo czasami jest tak, że wiesz, że ja muszę dopłacać
za to, że słucham czegoś, co mi się nie do końca podoba. No ale w tym przypadku nie dość, że mi zapłacili, to jeszcze płyta jest więcej jak okej. Okay. Także ja na pewno polecam, warto ją sprawdzić i ciekawe, jaka będzie siódemka. No i co, na pewno, mówię, no te zaległości z sierpnia trzeba nadrobić, ale też nie bardzo będzie kiedy, no bo kolejne tygodnie... No, co? Będą obfitowały w premiery, bo tego akurat będzie bardzo dużo. No, już wiemy, że w kolejnym odcinku naszym tematem będzie Sarius, bo to, co pokazuje na singlach, to po prostu, no... No, jest inne, nie? Znowu jest inaczej. Wiesz, generalnie tak, w ostatnich tygodniach w polskim rapie, newsowo oczywiście, no to tam się trochę działo, bo trochę było rzeczy związanych z Chillwagonem, bo single, a to jakaś dystrybucja, płyta po 100 zł, limitowany nakład, limitowany do 15 tysięcy, ale limitowany. Niektórzy sprzedali 20 tysięcy preorderu. No, na miesiąc przed premierą. Na miesiąc przed premierą, ale ta sprzedaż preorderów trwała z pół roku. Znaczy no kilka miesięcy może przestaciłem pół roku. No bardzo, akurat wiem, że tutaj Kękę mieliśmy tak, odnośnie singli mieliśmy bardzo ambiwalentne odczucia. Albo może i to na takie słowo, ale no trzeba przyznać, że ten proces tego preorderu, promowania tego preorderu, to bardzo ciekawy case marketingowy, muzyczny. Znaczy bardzo ciekawy, bo ja miałem też okazję słuchać kilku numerów, które nie zostały jeszcze, znaczy nie kilku, z jednego, dwóch, trzech może kawałków, Kęto mi gdzieś tam puścił w Płocku. I one mi się bardziej podobały jak single. Znaczy, żeby nie było, single mi się nie podobały. Nie podobały mi się te single. Bardzo lubię poprzedni album, to tu. I też nie do końca rozumiem ten hejt. Te single, które się pojawiły, które promują Mr. Kękę, nie podobają się. One są kompletnie dla mnie i... No, są, dla mnie są nijakie po prostu. A takie te dwa czy tam trzy numery, które Kękę mi puścił, one już były okej. One... Taki właśnie fajny klimat, to tu. Nie wiem, jakie były też tytuły, bo to było oczywiście wybiórczo puszczane, ale było zupełnie inaczej, zupełnie lepiej jak na single. Dlatego ja sobie album to sprawdzę, nie tylko z racji tego, że obowiązkowo muszę sprawdzić tę płytę, bądź co bądź, ale z takiej czystej, zwykłej, prywatnej, ludzkiej ciekawości. No i co? No i powoli albo szybko kończąc, na pewno, bo wspomniałem o Sariusie, ale no wiadomo, że... odchodzi z Core Quality. Tak, kolejny news, że odchodzi z Core Quality, jednocześnie zapowiadając płytę z Mateo, która moim zdaniem może być bardzo ciekawa, patrząc na to, co się działo z Turbo, co pokazał na Turbo Boost, to... Król bangerów. No, to jeśli Mateo wróci do formy, za którą go kochamy, bo my też, prawda, no, wiele tak i też do tych starych bangerów, no bo, no nie wiem, no, wiele rzeczy produkowanych w ostatnim czasie było... Znaczy nie, ja z Mateo nigdy nie miałem jakiegoś tam większego problemu, Mateo zawsze lubiłem. Teraz ja też uważam, że ciągle jest niedoceniony, należy. Też dlatego chyba, że tak jakby no, widać, że dobiera sobie ludzi, z którymi nagrywa płyty, nie kierując się obecnie w żaden sposób ich, wiesz, fejmem, mainstreamem czy czyjś, no tak, no przecież teraz, nie wiem, no jeszcze nie wyszła, zaraz wyjdzie płyta z Majorem SPZ, tak, gdzie gdyby ktoś mi powiedział, że Mateo wydaje, że Mateo poza tym, że są z jednego miasta, to że wydają razem płytę. No ale kiedyś Mateo z Popkiem przecież też wydawał. No tak, z sobotą z Popkiem, wiesz, no więc na pewno. Kontrasty, nie? Na pewno będzie ciekawie. No i co, no i oczywiście, bo do tego dążę, ale sobie przerywałbym po milion razy, no oczywiście już pewnie nie możemy się doczekać, jeśli dobrze liczę w kalendarzu, to no, w kolejnym odcinku będziemy mieli na topecie Bohemę. Wiedza. Myślę, że tutaj po tym jak przyznałeś tytuł płyty roku, to poprzeczkę rok temu, to poprzeczkę masz postawioną wysoko. Kosmita mi się średnio podobał. To ty już o tym rozmawiałeś? Nie, pan mówiłeś, że refren ci się średnio podobał. Znaczy tak, refren mi się podobał. Na żywo to fajnie brzmiało w Płocku. Na próbie, bo na koncercie akurat... Nie byłem. Znaczy, byłem kawałek, ale akurat nie, był Kosmita, ale Kosmitę słyszałem na próbie. I wtedy już mi się trochę bardziej podobało, bo tam te późniejsze rzeczy, bo tam też był jakiś jeden singiel jeszcze, był już o wiele ciekawszy. Jak Kosmita, teraz nie pamiętam tytułu. Ale na płytę nie, no czekam oczywiście. No, Getz nie zawodzi albumowo. Pewniak, jak kiedyś pan tytuł powiedział, nie? Zresztą wtedy nie byłem akurat fanem Palucha. Teraz Palucha bardzo lubię, no uwielbiam go słuchać. No, Czerwony Dywan, świetna płyta, no Złota Owca. I też a propos newsów już zapowiedziało, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku znowu uraczy nas czymś nowym. I dobrze. I niech nagrywa jak najwięcej, a Palucha zawsze z chęcią posłucham. No.
Także jak sami widzicie, przed nami premier tyle, że chyba tym razem nie zamulimy i będziemy wracać. Czyli wagon będzie jeszcze. Boże, naprawdę kasbałagane będzie, przecież będzie z APNG polska gotówkowa. Zresztą dużo tego będzie. Będzie się tyle działo, że to jest jakaś masakra. Nie? No, w Stanach. O Jezu. Także dalej nikogo nie będą interesowały w Stanach, bo w Polsce będzie tyle ciekawych płyt. No ja oczywiście czekam też na Bonsoul. A no tak, ty czekasz. No. Podobno ktoś oprócz mnie też czeka na nowy Bonsoul. Więc ta pytanie ciekawie, tym bardziej, że Bonson akurat tego nie zaprzeczy, że ostatnio gdzie się pojawia, to wypada naprawdę dobrze. A wypadł kiedyś słowo? Różne były zdania odnośnie jego wcześniejszych dokonań, ale teraz no... A dla mnie Bonson jest jednym z takich raperów, którego ja lubię, ja bardzo doceniam, ale na co dzień jakoś nie słucham. Jakoś nie mam takiej też prywatnej potrzeby, żeby słuchać Bonsona, bo... Naprawdę lubię jego muzykę, uważam, że jest bardzo dobrym raperem, pisze świetne teksty, ale nie słucham, nie mam takiej potrzeby, żeby słuchać Bonsona. O, to jest taka, a Bonson sobie raczej sprawdzę bardziej ze względu na Sol Pita, jak na Bonsona, także zobaczymy. No, także będzie się wiele działo, więc... Common będzie. A, faktycznie. Common, którego też... No, który nikogo nie obchodzi już w tych czasach. Kto? Boże, ile jest takich rzeczy? Ja sobie myślę, Konon? Lil Konon? No właśnie, no. Kononowicz. Lil Konon. Boże, no, tak, to prawda, że już jest takich trochę raperów, którzy w Polsce... Znaczy kurde, w Stanach chyba... De La Soul, dwie płyty jeszcze w tym roku mają wydać. Jedną na Vita Pit Rock, a drugą na premiera. Pewnie się skończy tak, że będziemy później o tym mówić. Szkoda, że nie zrobili tego jako jedną płytę. Pół na pół. I 15 lat temu. No, no dobra, 20 lat temu, bo 15 lat temu to już Pitrock z formy wypadł, nie? No, premier zresztą też. Tak, no i Wu-Tang grał w Polsce, a nie, czekaj. A nie, czekaj, no właśnie. No. Ale no, w sensie zamiast Wu-Tangu grał Schoolboy Q dla 30 osób. Dla 30 osób. Więc to było śmiech przez łzy. Także trochę się działo, nie? No, polskim tak się działo, tak. Z tym Wu-Tangiem, wiesz, no z jednej strony tam... Jakieś miałem takie dziwne wrażenie, że tego koncertu nie będzie. Nie wiem, czemu tak gdzieś podświadomie. Cieszymy się, że mimo wszystko w maju ich zobaczyliśmy w Berlinie i to w całkiem niezłej formie mimo wszystko. Szkoda, że w niepełnym składzie. Ale jak to zawsze jest tak, że nigdy nie ma tak, że nie przyjedzie na przykład Capadona, a będzie na przykład Method Man. Ale wiesz, no bo Capadona po prostu, żeby przyjechać, to musi wziąć wolę na taksówce, nie? No właśnie. A Method Man na przykład nie może mieć wolnego, bo gra w filmie. Dlatego to jest to właśnie zasadnicza różnica. Ale słuchaj, ale jest takie podobno staropolskie przysłowie, lepszy niepełny łutek niż wcale. No to wcale. Na feście tak było właśnie. Był Schoolboy Q, który wydał w tym roku płytę, która też nikogo, wyjątkowo nikogo nie obchodziła. To, co jest swoją drogą bardzo ciekawe, że akurat płyta Schoolboya nikogo nie obchodziła. No, ale to też taka była płyta całościowo. No, no wcale mnie to nie dziwi, że nikogo nie obchodziła. No, Schoolboy się to chyba skończył. Tak mam wrażenie, że... No ale trudno. Jestem fanem na przykład tego albumu, tam gdzie było There He Go. To był jeszcze pierwszy album przed Majorsem, tak mi się wydaje. No. Nie pamiętam jak się nazywa. I tych newsów nam się przypomina. No, oj, dużo tego. Tak, były nowe single od Flexipu i Płomienia, jak dla mnie obu mogłoby nie być. Wrócę jednak do starego Płomienia i starego Flexipu. Wiesz, z tym singlem Płomienia to jest trochę tak jak z tytułem tego kawałka z Maradona, nie? Maradona był kiedyś wielkim piłkarzem. I tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Maradona wielkim piłkarzem był. Dziękujemy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.